lubię zaczynać od Słowa Bożego, więc przeczytam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I dla mnie kiedyś Ewangelia była głupstwem. Z moimi rodzicami chodziliśmy często do kościoła, ale zanim żeśmy poszli do kościoła, moi rodzice zdążyli 3 razy się pokłócić. Kiedy byliśmy w kościele, wszyscy podziwiali, że ja, mając 4 latka, czy tam nawet 3, potrafiłam mówić Ojcze Nasz. Wszyscy byli dumni, jaką jesteśmy piękną i wspaniałą rodziną. Ale kiedy wychodziliśmy z tego kościoła, to moi rodzice znowu przez kolejne 2 tygodnie ze sobą nie rozmawiali. I w domu były kłótnie i awantury. Ewangelia dla mnie była głupstwem. Tak jak jest tutaj napisane, nie zwracałam na to uwagi, żyłam swoim życiem, ponieważ Bóg był gdzieś tam u góry. Ja byłam tutaj na dole i pomiędzy mną a nim była niesamowita przepaść. Wychowałam się w rodzinie, gdzie nie otrzymałam być może tyle miłości, ile powinnam, dlatego że moi rodzice również jej nie otrzymali. Przez całe moje dzieciństwo pamiętam, że powtarzał mi, że jestem głupia, że jestem nikim, że nigdy w życiu, w swoim życiu do niczego nie dojdę, że nigdy niczego nie osiągnę. I kiedy tak przez całe swoje dzieciństwo tego słuchałam, to w końcu wierzyłam, że to jest prawdą. Że ja faktycznie do niczego się nie nadaję i tak naprawdę zastanawiałam się, po co ja w ogóle żyję na tym świecie. I myślałam, że Bóg pomylił się, stwarzając taką osobę, jaką jestem ja. Pamiętam, moi rodzice bardzo dużo pracowali i często pracowali w nocy, i mama, i tata. I pamiętam takie dni, kiedy mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy dom, taki potężny, duży dom na uboczu. I ja z moją młodszą siostrą, ja miałam wtedy 8 lat, ona miała 2 latka, zostawaliśmy często przez całą noc same. A tam po prostu często dużo bezdomnych przychodziło, bo to było na takim bardzo dużym uboczu. I pamiętam, jak wtedy moje serce się modliło, żeby nikt nie przyszedł, żeby nikt mnie nie wystraszył, bo tam u góry cały czas coś huczało, ktoś przychodził, pukał, ja miałam nie otwierać. I tak bardzo mocno trzymałam tą moją siostrzyczkę 2-letnią, żeby tylko żadna krzywda jej się nie stała. I pamiętam, wtedy byłam z moją siostrą bardzo blisko. Ale pamiętam wtedy, kiedy modliłam się, to przychodził taki niesamowity pokój do mojego serca. I potrafiłam przespać tą noc. A czasami bywało różnie, czasami nie przespałam z tego strachu, ale czasami przychodził ten pokój i udawało mi się zasnąć. I rano wstawałam i rodzice już byli. Niestety potem relacje z moją siostrą się bardzo zmieniły, ponieważ to ja odsunęłam się bardzo od niej i bardzo źle ją traktowałam. W moim domu często były kłótnie, awantury. Mój tato, mimo że był człowiekiem, który nie zażywał żadnych używek, był osobą bardzo agresywną, często wpadał w szał. Uciekaliśmy z domu, potem wracaliśmy, uciekaliśmy, wracaliśmy i tak przez wiele, wiele lat naszego życia. To spowodowało, że mając niecałe 15 lat uciekłam z domu, bo myślałam, że na ulicy wśród kumpli, wśród znajomych, wśród przyjaciół, myślałam, że tam znajdę miłość, że tam znajdę akceptację. W moim sercu była niesamowita pustka, w moim sercu był niesamowity żal. I myślałam, że jak założę wyzywające ubrania, że jak zacznę zadawać się z ludźmi, którzy są szanowani na ulicy, to ja będę szanowana. Myślałam, że mam przyjaciół. Ale kiedy skończyły mi się ostatnie pieniądze, które ukradłam gdzieś tam rodzicom, to nagle wszyscy przyjaciele się skończyli. Moja najlepsza przyjaciółka, która namówiła mnie do ucieczki z domu, zwyczajnie mnie zostawiła. A najfajniejszy chłopak, jakiego poznałam na jednej czy drugiej imprezie, zwyczajnie mnie zostawił. Wszyscy ci, którzy mówili, że będą ze mną zawsze, w najtrudniejszym momencie swojego życia mnie zostawili. Tryb życia, jaki prowadziłam, spowodował, że przestałam często chodzić do szkoły i poniosłam z tego tytułu konsekwencje. Chciałam zmienić coś w swoim życiu, ale nie miałam na to siły. Ale między tym wszystkim spotykałam się z kobietą, która zwiastowała mi Ewangelię, która cały czas mówiła mi o Jezusie i właściwie nie wiem, dlaczego się z nią spotykałam, ponieważ to, co mówiła, w ogóle mi nie odpowiadało i bardzo mnie denerwowało. Ale coś mnie do niej ciągnęło i dzisiaj wiem, że ona po prostu miała Chrystusa w sobie, którego tak bardzo było mi brak. Wjechałam też do Niemiec. Myślałam, że tam są lepsze imprezy, fajniejsi znajomi, ale to nie zmieniło mojego życia, ponieważ
i więcej chodziłam po tym świecie i więcej doświadczałam atrakcji tego świata, tym tak naprawdę pustka w moim sercu była coraz większa. Tym żal w moim sercu był coraz większy i nagle uświadomiłam sobie, że moi przyjaciele nie biorą już narkotyków dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą, że po prostu nie potrafią już inaczej, że piją alkohol dlatego, że muszą, że nie potrafią z tym skończyć. Nigdy nie myślałam, że znajdę się w takim otoczeniu wśród takich osób, a jednak tak się stało. I w pewnym momencie chciałam zmienić swoje życie, ale nie miałam na to siły. I klękam na swoje kolana i zawołałam: Jezu Chryste, jeżeli jesteś, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Jestem tak młodą osobą, nigdy nie myślałam, że znajdę się w takich okolicznościach. A jednak się znalazłam. I kiedy pamiętam, kiedy klęczałam na swoich kolanach, w jego uszach usłyszałam swój głos, jak on do mnie powiedział: Daria, ja całe życie czekałam na Ciebie. Całe życie wyciągałam do Ciebie swoje dłonie, tylko to Ty chodziłaś innymi drogami. I pierwszy raz w życiu poczułam niesamowitą miłość, która przyszła do mojego serca. Pierwszy raz w życiu poczułam Ojca, którego tak naprawdę szukałam, ponieważ pomimo tego, że mój tato był, jak można powiedzieć, moim ojcem, to tak naprawdę był mi obcy. Nienawidziłam tego człowieka. Moja modlitwa wyglądała tak, żeby gdzieś jechał i zginął w wypadku. Nie potrafiłam na niego patrzeć. Tak naprawdę kochanek mojej mamy był mi bliższy niż mój własny ojciec. Natomiast kiedy klęczałam na kolanach, poczułam pierwszy raz w życiu Ojca. Kogoś, kto mnie kocha, kogoś, kto mnie nie potępia, a przede wszystkim zrozumiałam, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za mnie na krzyżu, że gdyby nie było na tym świecie nikogo, to On i tak przyszedł i by to zrobił. Gdybym była tylko ja i nie byłoby nikogo, to On i tak przyszedł i by umarł za mnie na krzyżu. Za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje zranienia z dzieciństwa, za każdy mój ból, On to wszystko poniósł na krzyżu. I ja w pewnym momencie to zrozumiałam, kiedy Jezus przyszedł do mojego serca. Od tamtej pory moje życie się zmieniło. Moi rodzice również poznali Jezusa. Również doświadczyli Jego Bożej obecności, nawet troszeczkę wcześniej niż ja. I dzisiaj w moim domu panuje miłość, radość i pokój. Parę miesięcy temu, kiedy brałam ślub, nie potrafiłam z tego domu wyjść, dlatego że tak niesamowita miłość jest w moim domu. Kiedyś z tego domu uciekałam. Gdyby nie Jezus Chrystus, mój tato już by nie żył, ponieważ kiedy moja mama zdradzała go, kiedy go zostawiła, już wiedział, gdzie się powiesi. Gdyby nie Jezus Chrystus, moja mama pewnie miałaby kolejnego mężczyznę, bo taki tryb życia prowadziła. Gdyby nie Jezus Chrystus, ja dzisiaj nie stałabym na tym miejscu i nie wiem, jak tak naprawdę wyglądałoby dzisiaj moje życie. Pewnie bardzo źle, bo tak wygląda dzisiaj życie moich starych znajomych. Ale dzisiaj stoję na tym miejscu i wiem, że jest to prawdziwa łaska i Boży cud. Dopiero od ponad 5 lat wiem, co to znaczy kochać, co to znaczy być kochanym. Dlatego, że dopiero od ponad 5 lat poznałam Jezusa i Pan Jezus zmienił całą moją rodzinę. Dzisiaj moi rodzice są dla mnie autorytetem małżeństwa. Dążę do tego, żeby mieć tak niesamowite małżeństwo, jakie mają oni. Wiecie, moi rodzice się zeszli, kiedy obydwoje byli tak naprawdę w piekle. Obydwoje żyli w świecie. I kiedy jeżdżę po zborach, kiedy widzę ludzi wierzących, którzy się rozwodzą, nie potrafię tego zrozumieć. Ale w tym wszystkim widzę coraz większy cud, że moi rodzice są razem. Ponieważ oni obydwoje byli w niesamowitym piekle i moja mama wróciła do mojego taty, dlatego że Bóg jej tak kazał, z posłuszeństwa. I dzisiaj niesamowite błogosławieństwo jest w ich domu. Niech Jezusowi Chrystusowi, tylko Jemu będzie za to chwała, bo nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Tylko to, że w pewnym momencie klękam na swoje kolana i zawołałam do Niego. Nigdy w życiu też nie myślałam, że znajdzie się człowiek, który będzie mógł pokochać taką pustą dziewczynę, jaką kiedyś byłam ja. Ale kiedy poznałam Chrystusa, dzisiaj wierzę, że Jezus jest we mnie. I parę miesięcy temu wzięłam ślub z wspaniałym mężczyzną, który tutaj za chwilę będzie się dzielił i naprawdę nigdy nie myślałam, że znajdę się w takim miejscu swojego życia. Chcę przeczytać jeszcze fragment z listu do Koryntian, też z 1 rozdziału, od 27 wersetu. To jest mój ulubiony fragment,
gdzie jest napisane, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I wiecie, kiedyś, kiedy byłam w podstawówce, nie potrafiłam nawet podnieść ręki i się odezwać. Dlatego, że przez to, że w moim domu miałam... Mój tato znęcał się psychicznie nad nami, ja miałam taką depresję jako małe dziecko. Nie potrafiłam się w ogóle odzywać. I całe życie wierzyłam, że faktycznie jestem głupia, tak jak kiedyś mój tato mi powtarzał. Natomiast kiedy przeczytałam ten fragment, Pan Jezus otworzył mi oczy, że On właśnie takich słabych ludzi pragnie użyć, aby Jego Boża chwała była objawiona. I naprawdę niech Jezusowi Chrystusowi będzie za to chwała, że jest tak wielkim Bogiem, że potrafi tak niesamowicie zmieniać życie człowieka.